Cześć z tej strony Kamil Kościelny. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Kamil, e, kibice zadali ci pytania. Mamy w sumie wybranych 13 pytań. E, żeby było łatwiej dla ciebie, to możesz sobie wylosować jedno pytanie. Od 1 do 13. A, a mam odpowiedź na wszystkie? No tak. To zdecydowanie łatwiej będzie. <grym> no, to... siódme. Pytanie numer 7. Najlepsze i najgorsze wspomnienie z dotychczasowej kariery. Najlepsze i najgorsze wspomnienie. I mam wiele fajnych wspomnień z, z piłki nożnej, na pewno trzeba wspomnieć w tamtym sezonie jak debiutowałem w Ekstraklasie po zerwanych więzowach krzyżowych, po przerwie kilkumiesięcznej wróciłem na boisko i zadebiutowałem w meczu z Wisłą Płock, a w następnym meczu strzeliłem bramkę, myślę, że takie na pewno będę miło to wspominał po latach. Mam też dużo wspomnień fajnych związanych ze Stalomielet, jak walczyliśmy o awans do drugiej ligi. Graliśmy bodajże z Lubinianką, pewnie ktoś mnie poprawi, jeżeli to był błąd, jeżeli chodzi o zespół. Strzeliłem bramkę w końcowych minutach na 3-2 zwycięską, która powodowała, że dogoniliśmy wtedy Tomasowie, Tomaszów Lubelski. Do której mieliśmy wcześniej straty 8 punktów, więc była ogromna radość wtedy. Tak samo jak później awans do drugiej ligi i gra na nowym stadionie tutaj w Mielcu. Pierwszy mecz na stadionie z Wigrami Suwałki, remis 1-1, bardzo, bardzo dużo ludzi wtedy było, około 6 tysięcy stadion był. Na pewno też bardzo dobre wspomnienie. Najgorsze, najgorsze wspomnienia? Ciężko mi sobie przypomnieć taki czas, który jakoś, jakoś by mi utknął w pamięci. Myślę, że kontuzja. Kontuzja i ostatni sparing na obozie w Turcji. To był trzynasty dzień bo bodajże obozu. Na drugi dzień już wyjeżdżaliśmy, graliśmy sparingi i, i, i niestety nastąpiłem na dziurę w boisku. Która niestety była na tym boisku i, i, i doszło do przeprostu kolana i zerwałem bieza do krzyżowe. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale wiedziałem, że coś się stało, ponieważ usłyszałem lekki taki trzask. Pierwsze diagnozy mówiły, że, że, że na pewno nie krzyżowe, a pojechałem na rezonans wykluczyć łąkotkę. Okazało się, że i łąkotka, i krzyżowe, więc myślę, że to będzie najgorsze wspomnienie z mojej przyrody z piłką nożną. Dobra, to teraz pójdziemy po kolei pytania. Pierwsze pytanie. Jak Ci się gra w nowym zespole i czy masz dobry kontakt z kolegami z klubu? Jestem z Mielca, pochodzę, pochodzę stąd, grałem tutaj yy, wiele lat, wychowałem się tutaj, więc myślę, że yy, gra mi się bardzo dobrze. Yy, bardzo dobrze się czuję tutaj w tym klubie. Jest wiele osób, yy, które pracują, pracuje tu wiele osób, które pracowały jak... Odchodziłem, jest kilku zawodników. Jest tener w sztabie, z którym grałem, więc na pewno nie było żadnego problemu z aklimatyzacją i z tym, żeby się dostosować do szatni. Szatnia jest świetna, mamy świetną atmosferę, więc myślę, że sami to potwierdzicie. Więc nie było z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o samą grę. No wiadomo, że, że każdy musi się dotrzeć, każdy musi się poznać. No zespół jest wiadomy, no jest wielu nowych zawodników, więc to też jest proces. Rzadko się zdarza, żeby zespół od razu zaskoczył na 100%, żeby wszyscy się zgrali od pierwszego meczu. Tym bardziej, że mieliśmy okres przygotowawczy bardzo krótki, więc cały czas, cały czas ten proces trwa i, i myślę, że z meczu na mecz na pewno to będzie wyglądać coraz lepiej. Drugie pytanie, które zostało Ci zadane, to jak to jest po latach znów zawitać do Mielca? Jak to jest po latach? No fajnie, na pewno czułem taki dreszcz emocji trochę, jak gdzieś tam wiadomo na, na początku telefonicznie, bo akurat byłem na obozie jeszcze wtedy z Rakowem. Kontakty telefoniczne bardziej wtedy były gdzieś tam z menadżerem rozmawiałem, rozmawiałem z prezesem Jaskotem. I na pewno taki zresztą emocji, powrót po, po, po tych kilku latach do siebie tak naprawdę, tutaj do, też do rodziny, do, bo oczywiście po, byłem i w Suwałkach, byłem w Radomiu, byłem w Częstochowie, zawsze gdzieś tam było daleko, rzadko przyjeżdżałem tak naprawdę, rzadko była możliwość, no niestety różnie, z różnymi trenerami jest i z wolnym. Wiadomo też, mam żonę, ona też pracowała, więc przeważnie było tak, że przykładowo w Rakowie, że ja weekendy miałem zajęte, miałem wolne w poniedziałek, a no ona już była w pracy, więc no nie było możliwości nawet, żeby przyjechać. Więc bardzo rzadko się to zdarzało. Tak naprawdę częściej to rodzina do mnie przyjeżdżała. No więc na pewno fajnie, fajnie. No, tak na początku było dziwnie trochę się przestawić, jakby wrócić do tego takiego no, życia jak w Mielcu, tak? Wiadomo też, no, mówię, znajomi, rodzina, co chwilę ktoś pisał, to co chwilę ktoś chciał się, się spotkać. W sumie dalej tak jest. No ja nigdy nie mam czasu. I to też takie poczucie winy czasem jest, że nigdy nie masz czasu, a jak już nawet jesteś na miejscu. No ale, ale na pewno fajnie Super, bo dużo, dużo wiadomości, dużo takich słów radości i wsparcia dostałem, jak tu i przyszedłem. No i, 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 i myślę, że jeżeli mam odpowiedzieć jednym słowem na to pytanie, no to świetnie. Kolejne pytanie. Twoje największe marzenie ze Stalą Mielec? Największe marzenie ze Stalą Mielec? To chyba jest zdobyć Mistrzostwo Polski i zagrać w europejskich pucharach, to myślę, że każdy powinien mieć takie marzenia, tutaj jest szatni. No bo trzeba patrzeć jak najwyżej, tak? trzeba liczyć na to, że, że będziemy grać jak najlepiej i, i będziemy jak najwyższe miejsce w tabeli. Więc najwyższe miejsce w tabeli to mistrzostwo Polski i europejskie puchary później, więc takie jest moje marzenie. Kolejne pytanie, które zostało Ci zadane, to jakie są różnice w treningach u trenerów Skrzypczaka i Papszuna? Różnice? No. Wiadomo, każdy trener ma swoją specyfikę pracy, jakieś swoje nawyki, swoje treningi, które, które mu lepiej pasują, które uważa, że, że, że są potrzebne. Wiadomo, różni się to trochę. U trenera Papszuna to zdecydowanie była taktyka. Praktycznie na każdym treningu mieliśmy treningi taktyczne. No, też ten system i taktyka to był na pewno nasz duży atut, więc ja wiadomo, trzeba pielęgnować to, co jest dobre. Co oczywiście nie, nie ulega wątpliwości, że tu i też mamy dużo taktyki. No, ale ta praca trochę inna. Tam w innym systemie graliśmy. Yy, też trener, mówię, ma inne przyzwyczajenia. Yy. Tutaj yy, częściej mi się zdarza uderzyć na bramkę, czy gdzieś yy, znaleźć się w sytuacji podbramkowej yy, na jakimś treningu, nie wiem, strzeleckim, czy, 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 czy jakimś takim celowym. Yy, tam rzadko się to mi zdarzało, więc taka różnica, która pierwsza mi przychodzi na myśl, ale, no mówię, jakieś tam wielki, wielkie różnice nie ma. To jest poziom ekstraklasy też, więc. Ten poziom trening, treningów są zbliżone, więc no ciężko tak określić, yy, jaka naprawdę jest różnica. Kamil, wymień dwie rzeczy na plus względem Rakowa i dwie, nad, nad którymi STAL musi jeszcze popracować w porównaniu do twojego poprzedniego klubu. Na pewno plusem dla Rakowa jest to, że jest drugi sezon w klasie, yy, Mają już doświadczenie z tamtego sezonu. Yy, większość zawodników, zdecydowana myślę, że wszyscy zawodnicy grali w tamtym sezonie w Ekstraklasie, więc więc na pewno jest to duży plus, ponieważ ta specyfika gry jest trochę inna. My musimy się troszeczkę przestawić też na tą... dostosować, może bardziej nie przestawić, tylko dostosować do tej, do tej ligi i, i poprawić taką myślę, że może tą konsekwencję, tak? No bo dwa razy nam uciekły punkty. Komplet punktów uciekł nam w ostatnich minutach, więc na pewno ta konsekwencja jest ważna, z Rakowem też mieliśmy ten problem w tamtym sezonie, na początku, gdzie punkty nam uciekały, chociaż graliśmy dobre mecze, wydawało się, że jesteśmy lepsi od przeciwnika, a, a przegrywaliśmy. Pierwszy, do głowy przychodzi pierwszy mecz w Ekstraklasie z Wisłą Pot, gdzie przez cały mecz przeważaliśmy, prowadziliśmy 1-0, a w końcówce najpierw straciliśmy bramkę. Jeszcze w, w drugiej połowie, a w końcówce straciliśmy drugą bramkę i nie zdobyliśmy żadnych punktów w meczu, w którym byliśmy dużo lepsi. Więc na pewno to takie doświadczenie, ta konsekwencja jest bardzo ważna, żeby zdobywać punkty i, i myślę, że takie, takie te różnice, no wiadomo, każdy zespół jest inny. Ciężko porównywać dwa zespoły prowadzone przez innych trenerów, więc myślę, że na tym zakończymy. Kolejne pytanie. Co gdyby nie piłka i twój idol z dzieciństwa? Co gdyby nie piłka? Studiowałem inżynierię materiałową na Uniwersytecie Rzeszowskim. Myślę, że mógłbym iść w tym kierunku. Na pewno chciałbym coś ze sportem związanym, ponieważ no, tak naprawdę, sport, całe życie moje kręci się wokół sportu. Będę piłka nożna, lubię sam też dodatkowo ćwiczyć, trenować, robię różne rzeczy poza treningami, różne analizy, też tam z menadżerem troszeczkę się bawię w takie rzeczy, więc myślę, że coś ze sportem na pewno by było związane, a no, pewnie poszedłbym w coś takim w kierunki. Powiedzmy bardziej ścisłe, ponieważ zawsze matematyka matematyka, fizyka w tym kierunku też poszedłem na studia, więc pewnie coś takiego. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ponieważ przyszedł taki moment, w którym uznałem po prostu, że będę grał, co by nie było, tak? Wyprowadziłem się wtedy też z Mielca i, i chciałem postawić wszystko na to, żeby grać w piłkę, więc. Nie zastanawiałem się nad tym, co jeżeli by nie wyszło, no bo raczej skupiałem się na tym, żeby, żeby to wyszło, co zrobić, żeby, żeby to wyszło, więc yy, nie wiem do końca co, ale yy, myślę, że to co powiedziałem to, to gdzieś tam wokół tego by się to kręciło. A twój idol dzieciństwa? Mój idol dzieciństwa? Chyba Pujol, taki pierwszy zawodnik, na którego patrzyłem z podziwem. Yy, jako obrońca, tak? No, bo wiadomo, że mieliśmy w tej samej pozycji, więc y, Karel Puyol, y, grający w Barcelonie, y, na pewno to był mój doradca. Jaki jest przepis na tyle pozytywnej energii i uśmiechu? jaki jest przepis? No, trzeba być zadowolony z życia po prostu, chyba y, nie szukać gdzieś tam problemów tylko czerpać przyjemność z tego, co się ma, czerpać przyjemność z tego, gdzie się jest i robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Gdybyś mógł zmienić jedną decyzję w swojej karierze, to którą byś wybrał? Hmm. Jedną decyzję nie ma takiej rzeczy, którą bym jak zmienił. Myślę, że od pewnego momentu dobrze pokierowałem tym. Tą przygodą powiedzmy, tą karierą. Jedna rzecz, którą bym zmienił, chciałbym mieć w młodych latach świadomość, którą miałem w wieku 23 lat. 20, no, 23 lat, Jakbym miał tą świadomość jeszcze zanim, zanim zacząłem grać w seniorach. jak zacząłem grać tutaj, zadebiutowałem w wieku tam 16 lat w tej, w pierwszym zespole. To myślę, że to jedyna rzecz, którą mógłbym zmienić. No ale mówię też, no, nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, ponieważ no, to jest czas przeszłych, którego tak naprawdę już nie, nie zmienimy. Więc e, tak, teraz na szybko, po chwili zastanowienia, no, to może jedna rzecz, którą bym zmienił, to chciałbym mieć świadomość taką, jak miałem w wieku 23 lat, w wieku 16. Jaka muzyka gra w twoich słuchawkach przed meczem? Jaka muzyka? Słucham wszystkiego naprawdę. To, co mi się podoba, to, co daje mi jakąś taką pozytywną energię, na pewno nie, nie nic zamulającego. Zawsze staram się raczej dobierać muzykę taką energiczną, jakąś, która powoduje właśnie takie, nie wiem, zadowolenie i uśmiech na twarzy. Ale słucham wszystkiego, nie ma nic konkretnego, słucham hip-hopu, słucham, nie wiem, jakiejś elektronicznej muzyki, no naprawdę, jakby ktoś sprawdził moją playlistę, to tam nie ma chyba rodzaju muzyki, której, której, nie ma rodzaju muzyki, której by tam nie było, nawet jakieś ścieżki dźwiękowe z filmów, więc ciężko mi powiedzieć, sprecyzować dokładnie, co. Teraz pytanie na temat Twoich ostatnich wydarzeń w karierze. Dlaczego odszedłeś z Rakowa? Dlaczego czy z Rakowa? Ponieważ chciałem odejść, znaczy yy, no, chciałem odejść. Mm. Otworzyła się też taka, taka droga, ponieważ miałem jeszcze ważny kontrakt, ale mm, tam zapisy menadżerskie yy, spowodowały, że otworzyła mi się droga. Raków chciał, żebym został, chciał ze mną przedłużyć się yy, o 3 lata, yy, ale uznałem, że dla mnie będzie lepsze yy, odejście. W tym momencie była propozycja tutaj właśnie z Mielca. Byłem w kontakcie też z, z prezesem miaskotem. i uznałem, że to będzie dla mnie dobre. Odejść, zmienić otoczenie i dołączyć tutaj do, do zespołu mojego macierzystego. Więc nie będę się wgłębiał w szczegóły jakieś takie, jak to wszystko wyglądało, ale no mówię, otworzyła mi się droga do tego, żebym odszedł. No, i odszedłem. Po rozmowie z trenerem też wrakowie, on zrozumiał moje argumenty, i, i, i odszedłem, jestem tutaj. Mówiłeś o dobrej atmosferze w drużynie, więc twoi koledzy z drużyny oczywiście nie zawiedli i też zadali ci pytania. E, więc dwa ostatnie, <gryw> dwa ostatnie pytania na koniec. Pierwsze pytanie: skąd wziął się pseudonim Łopata? Skąd się pseudonim Łopata? Rzadko używany, może bardziej tutaj. no ci właśnie, z którymi graliśmy w drugiej lidze, w trzeciej, yy, znają ten pseudonim. Pewnie pytanie Krystiana Gettingera no, nie oszukujmy się. Yy, pseudonim Łopata yy, wziął się z zagrywki w siatkonogę. nogę. Yy, yy, graliśmy w siatko nogę i, i miałem taką specyficzną zagrywkę. Uderzenie tak wewnętrzną częścią stopy, trochę takim zamachem dziwnym, która była bardzo skuteczna. No i wtedy właśnie to tak powiedzmy, że wyglądało podobnie, jak nie wiem, czy to jest tak można określić, jak taki ruch właśnie czymś czymś taki trochę sztywny. I wtedy pamiętam Kuba Żubrowski, chyba pierwszy, to określenie użył, że z łopaty, z łopaty zagrywam, więc. Wtedy to się zaczęło, no i jakoś tak się wtedy się przyjęło, właśnie to zagranie łopatą, No i pewnie, Krysten, no, pamiętam to dobrze. I ostatnie pytanie. Skup się teraz, bo mam nadzieję, że odpowiesz no. dobrze. Która pani rzecznik jest według ciebie lepsza ta z rakowa czy z o. A O to kto za to pytanie? <grym> <grym> Która jest lepsza? Rzecz. Odpowiedz mądrze. Pani, Pani rzecznik z Mielca, jeszcze nie poznałem dobrze, tak. Wiadomo, znamy się krótko. Dłużej znałem się z Darią Zakowa. Mieliśmy dobry kontakt. Myślę, że tutaj też mamy, więc nie powiem, która lepsza. Obydwie są bardzo dobre. Więc z Darią dalej mam jakiś kontakt, więc cały czas, więc na pewno dobrze to wspominam, a no, w mielcu no to jeszcze zobaczymy. No to, że kto wie, co będzie. Może będę miał jakieś ciężkie pytania, właśnie takie w następnych wywiadach, więc nie, nie będziemy się lubić. Dobra, Kamil, no, to... no Mam nadzieję, że żartujesz. To wszystkie pytania, które zostały ci zadane. Ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. I dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.